Gosiu, na początku chciałam Ci bardzo mocno podziękować za to, że znalazłaś czas na ten wywiad. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z nauczaniem języka polskiego obcokrajowców? Dokładnie pamiętam. Było to 8 miesięcy po narodzinach mojego syna, Szymona, którym w tym roku 5 listopada będzie obchodził swoje 6 urodziny. Idzie już 6 rok nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Oczywiście już wcześniej uczyłam w Polsce również. Kto przychodzi na lekcję języka polskiego i dlaczego? To pytanie jest nieco złożone, ponieważ chodzi mi tu o płeć, narodowość, przedział wiekowy i o motywację danej osoby. Na pytanie, kto przychodzi na lekcję języka polskiego, mogłabym odpowiedzieć jednym słowem, to znaczy wszyscy. Wszyscy oczywiście oprócz dzieci, to znaczy i kobiety, i mężczyźni, i różne narodowości. Nie tylko Szkoci, bo na przykład Anglicy. Pamiętam studentkę z Brazylii, również studenta z Węgier, z Francji. Obecnie mam studentkę z Niemiec. Także różne narodowości. Natomiast jeśli chodzi o przedział wiekowy, tutaj również jest ten przedział wiekowy bardzo szeroki. To znaczy od, można powiedzieć, od nastolatków po osoby bardziej dojrzałe. Jeśli chodzi o motywację i podjęcie decyzji nauki języka polskiego, to myślę, że to głównie są sprawy rodzinne, czyli na przykład mąż, żona, dziewczyna, chłopak, ale niekoniecznie, bo dwójka z moich najlepszych studentów nie ma osoby polskojęzycznej w rodzinie i właśnie ta dwójka była w stanie nauczyć się języka polskiego i posługiwać się nim płynnie. Także motywacja jest przeróżna, natomiast najczęściej wchodzi w grę rodzina. Które polskie słowa są najbardziej przyswajane przez obcokrajowców? Trudno jest odpowiedzieć mi na to pytanie, ponieważ są to sprawy indywidualne, ale sądzę, że chyba te frazy, które są najczęściej używane, czyli frazy, całe zdania, ale również wyrażenia, pojedyncze słowa, które używamy na przykład przy powitaniu, pożegnaniu. To chyba takie najprostsze zdanie. Co sprawia obcokrajowcom największe trudności w nauce? Alfabet? Polskie końcówki? Czy może jeszcze coś innego? Oczywiście poza odmianą przez przypadki jest jeszcze wiele innych spraw związanych z gramatyką, które sprawiają trudności, ale również polska wymowa jest bardzo trudna i zajmuje wiele lat i potrzeba wiele lat praktyki, żeby się choć trochę zbliżyć do ideału, czyli do polskiej wymowy. Ponieważ język polski jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków na świecie, dlatego mam jeszcze więcej podziwu dla tych ludzi, dla tych studentów, którzy decydują się rozpocząć naukę języka polskiego. Także wielki podziw i wielki szacunek dla tych ludzi, którzy się podejmują tak trudnego zadania. Sądzę, że największą trudnością dla obcokrajowców są nasze końcówki. Co to znaczy końcówki? To znaczy, że język polski jest językiem fleksyjnym i mamy, jak każdy z nas wie, Polaków, mamy 7 przypadków, to znaczy, że każde słowo może mieć 7 różnych końcówek. Czy skupiasz się tylko na języku polskim, czy nauczasz również historii Polski, kultury, tradycji? Nie tylko skupiam się na nauce języka polskiego, ale również wszystko związanego z językiem polskim, czyli również naszej historii, kultury i tradycji. Dla mnie język to nie tylko język jako taki, stricte język, który znajdujemy w książkach, ale język to ludzie i język to kultura. Także myślę, że jestem taką dobrą orędowniczką i piewcą naszej tradycji i historii. Przynajmniej staram się. Mogą ocenić to moi studenci. Teraz bardzo ważne pytanie. Jakie porady dałabyś osobie, która chciałaby uczyć się języka polskiego? Zdecydowanie odradzałabym zaglądanie do gramatyki, do książek z gramatyką. Nie jest to absolutnie konieczne na początku. Natomiast radziłabym, żeby uczyć się całych wyrażeń, całych fraz, nie list słów,
ale uczyć się słów w zdaniu, czyli całe wyrażenie, a nawet można uczyć się całego dialogu. Myślę, że to sprawia najszybsze i widoczne efekty. Mówię to z doświadczenia, ponieważ zaczęłam się sama uczyć kolejnego języka i myślę, że to jest najbardziej przydatne, czyli nauka całych fraz, zdań, nie pojedynczych słów. A jaki do tej pory był Twój największy sukces w tej pracy? Moim największym sukcesem, moim największym osiągnięciem myślę, że to studenci, którzy wytrwali ze mną przez wiele lat. Mogę tu podać przykład dwóch osób, moje dwie gwiazdy, Alan i Sue. Sue jest Angielką i Alan jest Szkotem. Jeśli chodzi o Alana, to śmiem powiedzieć, że chyba odwiedził więcej miast w Polsce niż ja. Są to osoby, które pokonały tą granicę. To znaczy, że posługują się już dość płynnie, no prawie perfekcyjnie językiem polskim. Dla tych osób myślę i mam nadzieję, że cały czas jest język polski, jest ich pasją, jest ich hobby, ale również sposobem na życie, ponieważ to jest moja opinia, nauka języka obcego powinna się stać właśnie takim sposobem na życie, nie tylko chwilowym, takim widzimisię, ale trzeba wejść w to i trzeba się zanurzyć, tak, w drugim języku. To tak jakby odkryć drugi świat, ponieważ się odkrywa drugi świat, otwiera się na drugi świat, czyli na drugi język. A jak przyszły student języka polskiego może się z Tobą skontaktować? Można napisać e-mail na adres m.sosnowska@onet.pl lub również można wysłać wiadomość na adres strony PAA, Polish Association Aberdeen. Także zapraszam wszystkich chętnych, zapraszam do nauki tego trudnego, ale pięknego języka i również pozdrawiam moich byłych i obecnych studentów. Pozdrawiam. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i oczywiście życzę wielu, wielu sukcesów w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego. Dziękuję za rozmowę i zapraszam na lekcje.